Cześć Marcelina, niezwykle miło Cię widzieć. Festiwal Piękna za nami, Miss Polski wybrana. Które miejsce w Twoich głosowaniach zajmowała Angelika, czyli nowa Miss? To było top 3. To było moje top 3. Wiem, że musieliśmy w ostatnim momencie zaznaczyć swoje takie najlepsze 5. I Angelika była akurat w takim 1, 2, 3 moje pozycje, moje miejsca. Bardzo mi się podobała też 32, taka bardzo, bardzo ładna, egzotyczna, też trenująca właśnie te wszystkie sztuki walki, taka charyzmatyczna dziewczyna. No ale widzisz, wyszło tak, że wygrała piękna blondynka. Z tego co wiem, to kilka lat z rzędu były to piękne brunetki, a teraz blondynka, więc bardzo się cieszę. Może ta sukienka, bo ja ją też kiedyś przymierzałam, Izy Janachowskiej, ta w ogóle fioletowa, przyniosła jej szczęście. I ja kiedyś w swoim konkursie Miss Polonia miałam w ogóle 16 numer, więc jakby może też przyniosła szczęście. Czego życzysz Angelice na ten rok jej panowania? Z pewnością to będzie intensywny rok, ale jeden z piękniejszych w jej życiu. Dużo wyzwań. Oczywiście trzymam za nią mocno kciuki, żeby nigdy nie straciła tej pewności siebie, bo wiem, że ona ją ma, że jest taką dziewczyną, którą da się wyczuć, że ma tą pewność siebie, a to się w tym konkursie też gdzieś tam łatwiej odnaleźć, że tak powiem. No i ten rok na pewno będzie cały w emocjach dla niej, żeby zachowała siebie, zachowała ten kręgosłup moralny, żeby po prostu cieszyła się życiem i też pokazywała, była sobą, była też takim dobrym przykładem dla innych dziewczyn. Ja w nią ogromnie wierzę, chociaż chętnie przyznam się, że chciałabym ją jeszcze bliżej poznać. Dziś udało mi się zrobić research na temat dziewczyn z tymi paniami, które się nimi opiekują. Dowiedziałam się więcej, więc dzisiaj z taką spokojniejszą głową głosowałam i byłam po prostu tą taką jurorką, taką, która wie, że okej, fajnie oceniam, bo wiem też, dowiedziałam się jak najwięcej mogłam o osobowości dziewczyn, o tym jak się zachowują, jakie są w obyciu, więc to nie tylko jest ten konkurs, wiesz, ta chwila tutaj na scenie, tylko coś też więcej. Chcę, żebyście to wiedzieli, dlatego tak zawsze to podkreślam, że jak nie masz osobowości, nie masz tej aury, nie masz tego czegoś, to albo spontaniczności, chociażby jak wygrała Suprę. Bardzo fajna, spontaniczna dziewczyna, więc jestem też zachwycona, więc tak, trzymam kciuki za Was, dziewczyny. Mieliśmy okazję dziś na gali Miss Polski posłuchać Blanki solo. Jak Ci się podobało? Fajnie, on jest w ogóle przepiękną dziewczyną. Nie znam jej osobiście, ale jestem jej, wiesz, fanką, trzymam za niej kciuki z tego względu, że oczywiście też są jej zwolennicy, są ci, którzy ją kochają, ci, którzy mnie, ja za nią mocno trzymam kciuki, jest przepiękną dziewczyną i zawsze się gdzieś tam zbiera jakieś dziwne bęcki, a mam nadzieję, że ta jej kariera jest usłana różami. A jak występ, sam występ, który dziś zaprezentowała, jak Ci się podobało, latała Ci tam noga za stołem jurorskim? Tak, latała mi noga, nawet nagrałam story, chyba nawet oznaczyłam Blanie, tak. Bardzo mi się podobało i czysto śpiewała. A no to jest najważniejsze, że czysto śpiewała. Ja nie wiem, bo ja byłem tam na backstage'u i wiesz, i latałem, więc dlatego pytam. Tak, mi się bardzo podobało. Klasa. Moja droga, to ostatnie pytanie. Jaki masz stosunek do afirmacji? Do afirmacji uwielbiam jeszcze ten twój ton, jak zmieniasz w ogóle swoją twarz, zadając ostatnie, najtrudniejsze pytanie. Afirmacja, czyli to coś, co rzeczywiście w coś, co chcemy wierzyć. Niektórzy wierzą, niektórzy w mnie, nie. Ja na pewno wierzę w to, że jak jesteś dobrym człowiekiem i masz właśnie to dobro w sobie, to dobro do ciebie powraca. I jak w coś mocno wierzysz, to tak jak na przykład tutaj w konkursach piękności możesz osiągnąć wiele. A jeśli chodzi o afirmacje, oczywiście są tego zwolennicy, przeciwnicy, więc może nie chciałabym się wypowiadać, ale wiem, że na przykład w moim życiu wiele rzeczy, o których marzyłam, albo czasami nawet bałam się marzyć, ale czułam, że z pełnego serca idę w ten temat albo po prostu z dobroci, takiego wypełnienia miłością i wdzięcznością, to dużo w życiu mi się gdzieś tam udało. Czyli poniekąd popierasz i wierzysz w to i sobie afirmujesz. Ja afirmuję, żeby nie było, że wstawiam Cię na minę, nie? Ja afirmuję. Ja afirmuję za każdym razem to, żeby... O, coś mi się tu zahaczyło. Żeby za każdym razem, jak udzielam do Ciebie wywiadu, dla Ciebie wywiadu, żeby były dobre komentarze i tytuły. No i na to czekamy. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. I festiwal piękna za nami. To było trzy dni jurorowania. Prawdziwa jurorka. Dziękujemy.